Miejmy nadzieję, że bez wielkich przygód, chociaż pewnie kibice by chcieli pozobaczyć trochę rozwalonej blachy na torze. Tak, no i ruszamy. Tu oczywiście mam dozwoloną dobra trakcję. Startarka. Tak, już tam zajrza na wewnętrzną. Ale speaker tuż za nim. Tak, również Bartek tam będzie szukał teraz szansy na atak. I czy Bartek będzie AP2? Nie, jest za daleko. Niestety. Teraz Arek przestrzelił lekko. I teraz będzie koło w koło z speakerem. Jest kontakt ze speakerem właśnie. Tak, Bartek próbuje to P2 teraz wywalczyć. No, szeroko, będzie miał ciężko, że tak powiem, tutaj. Tak, no i że Jacob z tyłu, bardzo dobry start, zyskał chyba dwie pozycje, bo on startował szósty, jak dobrze pamiętam. Dokładnie. A tam mamy atak Dave'a na Jacoba, to i agresywnie wypchnął go z toru, ale oddaje pozycję. I anarchist zyskuje. Jeden i drugi stracił. Tak, gdzieś się na zlekiwał, tak. I znowu jest już na 0,2 sekundy za speakerem, zobaczymy czy będzie atak. I wychyla się od wewnętrznej. Jest! Tak. P2. No i teraz na pewno speaker będzie chciał... Luźne pogadanki. No i mryga światłami. Tutaj wiadomo, wygrywa wyścig. Gratulacje dla Arka. No i zostaje mistrzem. Nie raczej tytułu. Tak. Zostaje mistrzem w takim razie. Chyba tam, nie wiem, czy mu nie brakuje... Dosłownie kilku punktów, no ale to wiadomo, że na tym mistrzem będzie. Bartek melduje się na drugiej pozycji, speaker trzeci. Anarki. Jeszcze jest walka, zobacz, z Maryliuszem. Zobacz, jeszcze jest szansa, żeby Maryliusz jednak na tym ostatnim zakręcie dał radę? Nie, niestety nie, raczej nie. Chociaż tutaj walka, zobacz, do ostatniego momenta. Tak, tak naprawdę. No teraz w sprincie będzie odwrócony grid, więc zawsze to jest ta jedna pozycja. Do góry tam. Są światła i ruszyli. Tak, oj tam chyba trochę przysnął Dave, od razu Jacob go wyprzedza, błyskawicznie. Jacob, średni start. Arek już Jacob właśnie dobry Marka. Start. Dave właśnie spóźnił. Tak, ja mówię o Jacobie tym, co jest pierwszy. Że miał dobry start, a słaby miał ten drugi Jacob. No to tutaj właśnie sobie się pojawiają te nieprzemyślane tematy. Jacoby właśnie. Arek już czwarty, zależy i start. Arek czwarty, ale speaker obok niego, tuż zobacz. Tak, no Bartek z tyłu, nie przebił się. Tam zasłania teraz wewnętrzną. Anarchii przebił się na trzecią pozycję. Tak. Drugi Dave, trzeci tak. Anarchii, czy pierwszy Jacob. Jacob walczy z speakerem. Spada na przedostatnie pozycje, a Bartek jest ostatni, zobacz. Bartek tak. Nie zdołał się przebić. Bartek teraz może stracić sporo. To ważne opony w tym Dave momencie. Cały czas tutaj siedzi na praktycznie tylnym skrzydle, więc Jacob też nie może mieć tak po prostu lekkiego życia. A Mariusz tak jest pokora. No, proszę, czy będzie atak, czy będzie udany? No, oj, tam, jest kontakt, kontakt, jest kontakt. O, jeszcze Bartek uderza Mariusza. Bartek uderzył Mariusza, powinien oddać tutaj pozycję po czymś takim. No, ale speaker no, też się tam przepychał jakoś i jest na piątym. Tak, Bartek ląduje na szóstą pozycję przez tą akcję, więc też jest duży plus dla tego zawodnika. Tak poszło będzie, to po jego myśli. Będzie kara dla Bartka, jeżeli już to zgłosi. No, właśnie chyba już ma Jacob, dokładnie nie jestem pewien, ale znaczy, to i tak wiadomo, że Arek jest mistrzem, bo no, raczej ciężko będzie, żeby on stracił tą przewagę, którą ma, ale no chyba już ma matematycznie mistrza. Arek na prowadzeniu. I błąd Dave'a! I błąd Dave'a, już niestety. Stracił bardzo dużo tutaj. Oj, znowu! O, jeszcze z błąd. Więc jednak coś w tym jest. Dokładnie. A teraz walka. Speakuer kontra Anarchii. I Speakuer... No i Dave znowu znowu spina zalicza. Tym razem na prostej startu mety. Tak, chyba wychodzi już. A jednak idzie dalej. Nie, będzie jechał. No, szkoda już marnować tego. Szkoda marnować z czasu. Lepiej dojechać już do końca ten wyścig po prostu, żeby się zameldować. Trzeba już wszystko być. O, nie wiem czy teraz jest sobie kar za ścięcie, bo bardzo mocno ten krawężnik tam przyciął. Arek wygrywa wyścig. No. No nie. Nie ma kary. Nie ma kary. Także Speaker drugi, Bartek trzeci. Anarchii czwarty, Mariusz piąty. Jacob szósty. I Dave sobie na spokojnie dojedzie. Na ostatniej pozycji.